Dzień dobry, Jan Piński, witam na moim kanale. Moim i Państwa gościem jest senator Stanisław Gawłowski. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A rozmawiać zaczniemy od ważnej informacji, bo wczoraj pojawił się news, w zasadzie o którym wcześniej dyskutowaliśmy, ale pojawiły się nowe dowody o tym, jak pana wyrabiały służby pisowskie za rządów słusznie minionych. Tak by pan mógł powiedzieć, co takiego się wydarzyło, jakie dowody się pojawiły tych przestępczych działań? Ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że za historią, która mnie dotyczy bezpośrednio, za wrabianie bezpośrednio mnie i gromadzenie materiałów odpowiadali ludzie dzisiaj wymieniani przez wszystkie przypadki, czyli Woś i Kamiński jako ludzie bezpośrednio nadzorujący służby w rządzie pisowskim i Ziobro, który bezpośrednio nadzorował prokuraturę Krajową Generalną i wydawał dyspozycje. Oni oczywiście też ten powód, bo czasami o to ktoś pyta, dlaczego akurat mną się zainteresowali. No, powód jest też dość oczywisty. Ja byłem jedynym i póki co ciągle jedynym człowiekiem, który coś Rydzykowi odebrał prawdziwie, czyli cofnąłem mu dotację na geotermę Toruńską 27 milionów złotych, ale też naraziłem się Kaczyńskiemu bardzo mocno, bo Kaczyński cały grupę najbliższych współpracowników związanych z jego finansami miał umieszczonych w Ministerstwie Środowiska, w Banku Ochrony Środowiska i w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. No Kujda to jest taki ewidentny symbol. Ja Kujdę zwalniałem z funkcji prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i zaraz po tym, jak został przeze mnie zwolniony, został prezesem spółki Srebrna. No, to nie przypadek, że TW, tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa u Kaczyńskiego, cieszył się i cieszy się do dzisiaj pełnym zaufaniem, bo potem nawet jak ta informacja o tym, że był TW, Kaczyński jego wskazywał do różnych rad nadzorczych kluczowych spółek energetycznych w Polsce, do Banku Gospodarstwa Krajowego. No, ewidentnie widać osobisty, prywatny finansista Kaczyńskiego. I to jest jakby przyczyna, powód, dla którego postanowili się bardzo mocno mną zainteresować i zająć. A Wąsik i Kamiński byli narzędziami w pierwszym kroku. Oni organizowali służby, które zbierały na mnie haki. Oni organizowali cały system, mechanizm dotyczący zatrzymania mnie przez CBA. Proszę pamiętać, że mną się też zajmowało CBA delegatura we Wrocławiu. No, wszyscy wiedzą, że to taka najbardziej zaufana delegatura, która bardzo blisko jest związana i była z tymi ludźmi. Wykonywali ich wszystkie dyspozycje i polecenia, i ona w dużej części zajmowała się politykami opozycji, politykami Platformy Obywatelskiej. I sam Ziobro, który po zmianie, po tym jak w 2016 roku został prokuratorem generalnym, doprowadził do takiej oto sytuacji, że jeden z oskarżonych działaczy PiS-u w 2016, tak jak powiedziałem, w takiej aferze na Pomorzu Zachodnim w Szczecinie, aferze melioracyjnej, oskarżony, przyłapany na wręczaniu łapówek. W 2013 roku on został przyłapany. On sobie przypomniał o mnie w 2016 i od tego rozpoczął się cały proces. Doszukali, dorobili jeszcze trzech innych oskarżonych również w tym procesie, którzy mieli mnie pomówić o różne rzeczy. I potem już po latach, bo stosunkowo niedawno, założyłem sprawę przeciwko panu Duklanowskiemu, sprawę w sądzie cywilnym w Szczecinie. Duklanowski, do niedawna jeszcze redaktor naczelny Radia Szczecin, teraz gdzieś uciekł, gdzieś schował się w Afryce. Liczy, że tam przeczeka i sprawiedliwość jego nie dopadnie. Opowiadał różne złe rzeczy o mnie w Radiu Szczecin, w telewizji publicznej, w TVP Info.
No, same najgorsze z możliwych informacji, budujące obraz kompletnie upadłego człowieka. No, ale ponieważ zdecydowałem się na ten ruch w sądzie, tu Klonowski postanowił całą czwórkę tych, którzy mnie mieli pomawiać przed sądem karnym i są oskarżeni, zawezwać jako świadków. Cała czwórka się, świadków w procesie cywilnym, cała czwórka się zgłosiła. Jeden, ten działacz PiS-u, odmówił zeznań, a pozostali stwierdzili, że to jest nagonka na mnie, że to jest mszczenie się na mnie, że ja nigdy tutaj nie powinienem trafić, że ja nigdy nie ustawiałem żadnych przetargów, że nigdy na nic nie wpływałem, że oni w ogóle nie wiedzą, co ja, dlaczego ja tutaj jestem, że to jest wszystko niejasne. No i dokładnie wczoraj sąd postanowił jeszcze raz ich wszystkich wysłuchać, dać im szansę na ponowne złożenie obszernych wyjaśnień w tej sprawie. Mam nadzieję, że oni te rzeczy, które powiedzieli przed sądem cywilnym jako świadkowie, a jak mówią jako świadkowie, muszą mówić zgodnie z prawdą, bo inaczej mogą być oskarżeni, powtórzą również jako oskarżeni, a tutaj nie muszą mówić zgodnie z prawdą, bo mogą sobie się tam żywnie podoba, że powtórzą tak, jak było i od A do Z, i że tak na dobrą sprawę pokaże, obnaży to cały mechanizm, cały taki przemysł niszczenia ludzi, bo PiS zbudował przemysł. Wąsik, Kamiński, ludzie odpowiedzialni za szukanie haków, był wskazany człowiek, były wydane dyspozycje. Zbierano, zakładano podsłuchy, zbierano dowody, albo których nawet jak nie było, to montowano, fabrykowano sztuczne rzeczy. A A też chciałem Ziobro. jedną rzecz przypomnieć, bo panu, jak pan opowiada o tej całej sprawie, że po iluś tam 100 miesiącach śledztwa, o którym pan miał wiedzę, nagle Wąsik z Kamińskim doprowadzili do uchylenia pańskiego immunitetu i de facto po prostu do wrzucenia do takiego zapowiadanego aresztu wybudowawczego, przy czym obudowano to tu dzięki relacji Mariusza Kowalskiego, który w tamtym czasie pracował w TVP Info. Możemy przypomnieć, jak uruchomiono mechanizm szczucia, że dzień przed przyjazdem do pana CBA o 6 nad ranem, dzień wcześniej przyjeżdżają materiały do TVP Info. Cały materiał jest przygotowywany, tam jest drobiazgowo opisane, że trudno nazwać dziennikarzem. No, pracownicy mediów dostają po prostu gotowca, którego przygotowują na godzinę 6 tam kilkanaście, żeby tuż po tym, jak gruchnie wieść, że pan jest zatrzymany, przedstawić to stanowisko prokuratury. To nawet było, panie redaktorze, jeszcze bardziej świadczące o ich perfidnym mechanizmie działania, o tym właśnie takim przemyśle niszczenia ludzi. Dlatego, że oni to nie zrobili już po tym, jak w sumie sam się zrzekłem własnego immunitetu. Oni rozpoczęli całą akcję od rewizji o 6:05 w moim mieszkaniu w Warszawie. I akcja się rozpoczynała oto w ten sposób, że przychodzi prokurator z trójką agentów CBA. To był dzień, w którym rano z Warszawy miałem polecieć samolotem do Szczecina, wtedy jako sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej, polecieć z przewodniczącym ówczesnym Platformy, z Grzegorzem Schetyną, i rozpocząć kampanię samorządową w Szczecinie. Mieliśmy wtedy formalnie zgłosić naszego kandydata na prezydenta i miał być to Sławomir Nitras. Cała akcja została przerwana, taka wyborcza, dlatego że o 6:05 przyszedł prokurator i agenci CBA, a o 6:15 w TVP Info oni jeszcze mi nie powiedzieli, o co chodzi. Jeszcze nie zdążyłem usłyszeć, byłem mocno zaskoczony, co się dzieje. Oni mi grzecznie, nie zdążyłem przeczytać kwitu z nakazem rewizji w mieszkaniu, nic jeszcze nie zdążyłem zrobić, a o 6:15 już na paskach TVP Info jechała informacja, że oto do mieszkania Gawłowskiego weszły służby, że jest podejrzany o przyjęcie łapówek, że CBA prowadzi rewizję nie tylko w moim mieszkaniu w Warszawie, ale
potem również w biurze poselskim w Koszalinie. Jako ciekawostkę dopowiem, że osobą, która dokonywała rewizji w moim biurze poselskim w Koszalinie była pani, jest właściwie, dzisiaj jest prokuratorem, pani Bogucka, żona dzisiejszego posła PiS Boguckiego, a wcześniej wojewody zachodniopomorskiego w rządzie PiS. Więc to też pokazuje jednoznacznie taką intencję. I rzeczywiście w tej książce TV Propaganda jest bardzo precyzyjnie opisany mechanizm, że oni przychodzili do mnie o 6 rano. Nikt nic nie wiedział. Ja nic nie wiedziałem, że coś takiego się zdarzy. O 6:05 dokładnie weszli do mojego mieszkania, a oni od 4 z minutami mieli już gotowe paski w TVP Info, mieli gotowe informacje, jak będą uderzać we mnie i w Platformę, bo de facto taki był cel tej całej akcji. No, przemysł polegający na tym, że połączyli Wąsika, Kamińskiego, Ziobrę jako prokuratora generalnego i Kurskiego, prezesa TVP, w jeden ciąg, który tak naprawdę wykończy każdego człowieka. Znaczy, jak człowiek wpada w takim mechanizm, to gwarantuję panu, nie jest pan w stanie tak niepoobijany wyjść. To jakaś opatrzność boska nade mną czuwa, że na końcu jakoś ustałem to wszystko. No tak, ale do nich pan jeszcze opowie, bo areszt nie jest karą. Areszt jest środkiem. Areszt jest środkiem zabezpieczającym postępowanie. Ja cały czas, pamiętam, dopytywałem prokuraturę, nie dostawałem odpowiedzi. Jakie obawy, poza to, czy się lansowano wtedy odpowiedzią, matactwo, 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 ale co konkretnie ma pan mataczyć, w jaki sposób miał pan tego, bo chciałbym, żeby pan powiedział, jaki był powód faktyczny zatrzymania pana de facto w areszcie wydobywczym. To był od początku do końca oczywiście areszt wydobywczy, bo ja o tym mówię publicznie i tutaj też powiem, bo to jest też pewien element tego przemysłu, tego ciągu technologicznego, który oni ułożyli. Ja zostałem ileś miesięcy później. Sprawa już trafiła, no bo to był też jako ciekawostkę powiem, to wejście z tą rewizją do mnie do mieszkania odbyło się 21 grudnia. Więc Polacy na święta, wiadomo, że spotykają się rodzinnie, rozmawiają przy stołach o rodzinie, o tym, ale też o sprawach publicznych, o różnych ciekawostkach, no, oglądają paski, to telewizję. I Polacy na święta ze wszystkich stacji telewizyjnych dostali taki prosty oto komunikat. Zrobione rewizje u bardzo ważnego polityka opozycji, sekretarza generalnego Platformy, i że on jest podejrzany o przyjęcie łapówek. Narracja trwała przez cały okres, przez całe święta zresztą również. Więc Polacy jak mieli trochę zwolnili, już nie szli do pracy i włączyli te jakiekolwiek wiadomości, to ten oprócz kolęd to mieli jeszcze tego typu informacje. Głowa absolutnie ładowana przez PiS takim prostym przekazem. Rozliczamy bandytów z opozycji, bo oni dokładnie do takiego celu chcieli brnąć. Potem dopiero złożyli wniosek o uchylenie mi immunitetu i wyrażenie zgody na areszt. A to wszystko miesiącami trwało. To trwało, to nie było tak z dnia na dzień, więc jak ja miałbym coś między tym grudniem, a wyrażenie zgody na areszt nastąpiło w kwietniu, cokolwiek mataczyć, no to przecież miałem 4 miesiące. Mogłem zrobić dokładnie wszystko, gdybym miał tego typu intencje. Nie miałem, bo nie było co mataczyć, nie było, tu prawda sama się uznawałem, będzie bronić, to nie trzeba nic robić. No ale oczywiście przez te 4 miesiące dziennikarze mnie dopytywali ciągle, to komisja sejmowa regulaminowa najpierw się spotkała, pytała o co chodzi w sprawie, przyszedł prokurator raz, drugi, składał wyjaśnienia, ja wyjaśniałem na tej komisji, ona była jawna, więc było pismo, był opis zarzutów, które chcą mi postawić. Ja złożyłem sam rezygnację z immunitetu i zrobiłem więcej, bo pojechałem zapowiedziany wcześniej do prokuratury z prośbą, żeby, jak chcecie mi postawić zarzut, to proszę bardzo, oto jestem, stawiajcie mi zarzuty. Ale prokurator nie chciał mi postawić zarzutów w dniu, w którym przyjechałem, tylko czekał na zgodę, a tu już nie mogłem sam wyrażać na to zgodę, grzecznie powiem, aż taki
aż tak to daleko nie jest uregulowane, na zgodę wyrażoną przez Sejm na areszt. Jak ta zgoda została wyrażona, to też zresztą tutaj złamano regulamin Sejmu, w szczegółach w zdaniach powiem. Regulamin Sejmu mówi o tym, że jeżeli Sejm wyraża zgodę na areszt w przypadku jakiegoś posła, to grupa posłów nie mniejsza niż 72 może złożyć wniosek o reasumpcję głosowania i marszałek poddaje ten wniosek jeszcze raz pod głosowanie. Chodzi o to, żeby posłowie jeszcze raz się zastanowili, czy rzeczywiście chcą wyrazić na to zgodę. I ponieważ w czwartek wieczorem Sejm wyraził zgodę na mój areszt, a posiedzenie Sejmu trwało do piątku, to w piątek rano ja pojechałem znowu sam z obrońcą moim wtedy Romanem Giertychem do prokuratury w Szczecinie, nie czekając na nic, a grupa posłów 120 złożyła wniosek o ponowne przegłosowanie tej zgody. Posłów z bardzo różnych klubów, żeby też była sprawa jasna. Widzieli, że to coś nie gra, że to wszystko jest jakieś dęte. Ale marszałek Kukciński, łamiąc regulamin Sejmu, nie wyraził zgody na ponowne poddanie pod głosowanie tego wniosku. Ale dlaczego to zrobił? Bo mógł to zrobić dopiero w piątek wieczorem, przegłosowywać. A w piątek, jak przyjechałem do prokuratury w Szczecinie, w budynku w środku zostałem zatrzymany, aresztowany przez agentów CBA w środku w budynku, przed drzwiami w budynku prokuratury, przed drzwiami prokuratora. I tam się dowiedziałem, że prokurator skieruje wniosek o areszt tymczasowy 3-miesięczny. Gdyby wieczorem było w piątek głosowanie ponowne, to nie mógłby mi postawić tego, nie mógłby mnie zatrzymać. To zatrzymanie byłoby niezgodne z prawem. Miał pismo marszałka podpisane, mówi, on nie analizuje, czy ono jest zgodne z regulaminem Sejmu, czy nie. Ma pismo, Kukciński podpisał, jedziemy. I oczywiście ta jazda polegała na tym, też potem się dowiedziałam, o co chodzi. Ta jazda polegała na tym, że trafiłem następnego dnia w sobotę do sądu aresztowego, a w weekendy, w sobotę i w niedzielę dyżury. Nie ma sędziów właśnie wybieranych, tylko są tak zwani sędziowie dyżurni. Sędziowie, o których prokurator wie, że będą na dyżurze, którzy dużo, dużo wcześniej. Prokurator wiedział, kto będzie w sobotę na dyżurze. Przypadek oczywiście jest przypadek w cudzysłowie, żeby nie było, że była to pani sędzia, która 2 miesiące wcześniej została awansowana przez Ziobrę na naczelnika wydziału. I no pani było wszystko jedno, co tam obrońcy mówili, że pokazywali do kwity, że zegarek, który prokuratura, przyjęcie, które mi zarzuca jako twardy dowód, nie, to nie jest ten zegarek, bo miałem go dostać w 2011, a ten, który mi zatrzymali, to mam od 2007, że mam kwity zakupu, certyfikaty, zdjęcia, że w tym ten zegarek mam na ręku do 2008, 2009, 2010 roku. W ogóle to pani sędzia nie interesowało. Pani sędzia postanowiła mnie zatrzymać, bo jest to twardy dowód, bo jednak zegarek jakiś u mnie zatrzymano, jakiś. Tej samej firmy, choć nie tej samej jakby marki. Znaczy, chodzi o to, że to był najtańszy z tej firmy, a miałem dostać znacząco droższy. Pani sędzia przyjęła jeszcze jedną informację. To uprawdopodobniało czyn w jej ocenie. Tak, jej zdaniem. I że w tym czasie pomiędzy rewizją a wyrażeniem zgody na areszt ja udzielałem wywiadu w tej sprawie. Znaczy, nie da się, jesteś politykiem, jesteś posłem, idziesz korytarzem w Sejmie, dziennikarz cię zaczepia. Co zrobisz źle? Uciekniesz? To znaczy, że coś masz do ukrycia. A ja nie mam nic do ukrycia. Więc stałem, zadawali pytania, odpowiadałem na te pytania. Co się okazało? Mataczę uznała, że ja to jest dowód na to, że ja będę mataczą, że będę utrudniał prowadzenie śledztwa przez prokuraturę. No i oczywiście znowu przypadek.
znowu przypadek, że tak powiem, bo zostałem zawieziony prosto stamtąd do aresztu śledczego w Szczecinie. W tym aresztie śledczym dowiedziałem się, jak mnie zaprowadzili do celi na oddziale dla więźniów niebezpiecznych. W tej celi się dowiedziałem, w tym areszcie się dowiedziałem, że cela jest dla mnie przygotowana już od tygodnia. Znaczy oni, czy funkcjonariusze służby więziennej, wiedzieli o tym od tygodnia, że szykują dla mnie cele. Tylko kłopot polega na tym, że sąd wyraził parę godzin wcześniej zgodę na areszt, a Sejm dzień wcześniej, przyjmując, że nawet ta procedura złamana przez Kuchcińskiego to jednak dzień wcześniej. Więc to też już widać, jaka to jest ustawka. Cały mechanizm jest tutaj zbudowany. Cały proces zabezpieczenia. Cela dla więźniów niebezpiecznych ma, czy w ogóle oddział jest dość specyficzny, bo to jest takie więzienie w więzieniu. W życiu wcześniej o tym nie wiedziałem w ogóle nic, szczerze powiem, nigdy się tym wcześniej jakoś nie interesowałem, jak to tam życie za murem wygląda. Jest się tam w całości izolowany. Wejście w ogóle na ten oddział to jest otwieranie najpierw stalowych drzwi, sam oddział, stalowe drzwi, guziczek najpierw nacisnąć, gdyż dowódca ochrony więzienia musi te stalowe drzwi otworzyć elektronicznie, zdalnie. Potem są krata, to dowódca oddziału musi otworzyć tą kratę elektronicznie zdalnie. Wpuszczą cię na korytarz, procedura się powtarza przed celą, znowu stalowe drzwi, zasuwa, odsuwana, guziczek elektroniczny, otwarcie drzwi, potem jest krata, znowu guziczek elektroniczny, otwarcie, wprowadzenie do celi. Cela jest, akurat tam, innych nie znam, szczerze powiem, akurat tam cela, w którym znowu do okna nie ma się dostępu, bo jest bardzo gęsta siatka, okno, krata za oknem i potem blenda, więc mój obrazek świata na zewnątrz był taki, że dzień wiedziałem, że jest, bo blenda jest jasna, a noc dlatego, że blenda jest ciemna, ale ja nie wiedziałem, czy na zewnątrz pada, czy świeci słońce, bo w całości to było odcięte, znaczy nie było to, nie, domyślałem się, że jak jakiś szum jest, to chyba deszcz, ale pewności nigdy nie miałem przez te 3 miesiące. I po 2,5 miesiąca trzymania mnie w takim miejscu, poddawania różnego rodzaju, tak naprawdę znęcaniu się psychicznym, bo to na wszystkie różne sposoby to się odbywało. Brak na początku przez tygodnie zgody na wizytę z rodziną, z żoną. W końcu jak ta zgoda została wyrażona, no to nie było widzenie przy stoliku przez godzinę, tylko to jak w amerykańskich filmach, słuchawka, pleksiczne i przez słuchawkę rozmowy. Widziałem tak, jak szczerze powiem, przez w telewizji. Jak już wyrazili zgodę na to, że dostałem telewizor, to dzień później się dowiedziałem, że z narracji z TVP Info, że prowadzę agencję towarzyską, całą narrację taką zbudowali, zresztą TVP w pierwszej instancji już przegrało sprawę ze mną, musimy za to przeprosić, tam milion innych rzeczy jeszcze zrobić. Ale to było tylko i wyłącznie po to, że to wszystko działa na głowę człowieka. Znaczy człowiek odizolowany, nie wiedzący, co się dzieje na zewnątrz, człowiek, który jest zamknięty, jest sam i ma obraz katastrofy, to różne niezbyt mądre pomysły do głowy przychodzą. I tak, trzymając mnie w taki sposób, w zasadzie bez żadnych czynności ze strony prokuratury, bo ani prokurator nie prowadził czynności z innymi potencjalnymi świadkami, ani nie prowadził czynności ze mną, czyli nie wzywał mnie na przesłuchanie i tak dalej. Raz, już dwa. Przyjechało dwoje agentów CBA z Wrocławia po 2,5 miesiąca i ci agenci oświadczyli, że przyjechali po to, żeby mi przywieźć protokół z informacją, że zaczynają kontrolę moich oświadczeń majątkowych. Takie kontrole parlamentarzyści mają prowadzone systematycznie. Generalnie to się pocztą wysyła, grzecznie powiem. Nie trzeba nigdzie jeździć, nikogo informować o tym, że osobiście. No ale protokół został mi przywieziony. No i rozmowa trwała trochę, zresztą nie umiem powiedzieć ile minut, żeby była sprawa jasna.
ale dość szybko, w pierwszych zdaniach przyszli do bardzo precyzyjnej oferty, że po co mam się tu męczyć? Przecież wystarczy obciążyć, znam Tuska, znam Schetynę, wystarczy ich obciążyć. I to mogło mi pomóc. Mogę później wyjść z tego miejsca. Więc ja wtedy nie ukrywam, że się bardzo mocno zdenerwowałem i uniosłem, bo już wiedziałem dlaczego, z czego to wynika. Ale nie sądziłem, że oni są już tak perfidni, że w takim areszcie wydobywczym, raczej areszcie, który jest i wydobywczy, i zmuszający do tego, żeby człowiek stał się uległy, żeby psycha siada, człowiek, który nie jest przystosowany do funkcjonowania w takich warunkach, to nie w ogóle jest zaskoczony, nie ma jak się wcześniej do tego przystosować. Szczerze powiem, ja tam trafiłem prosto tak naprawdę z ławy poselskiej. To reaguje różnie. Ja ich wyrzuciłem, właściwie nie mogę ich wyrzucić, bo to było też w celi, w jakimś pomieszczeniu specjalnym. Ale powiedziałem, co o tym myślę, poprosiłem funkcjonariusza Straży Więziennej, żeby mnie odprowadził do celi. Potem już po wypuszczeniu opowiedziałem o tym publicznie, o takim zdarzeniu w jakimś wywiadzie. CBA zapowiedziało, że sprawę skieruje, że to jest pomówienie, że skieruje sprawę do sądu, że nigdy nic takiego nie miało miejsca. No ale szybko się połapali, że ci agenci, dwoje agentów CBA wchodząc do aresztu, zostało zarejestrowanych w dokumentach aresztu śledczego w Szczecinie. Czyli jest potwierdzenie, że oni tam byli i że nie została zgodnie z prawem, a takie prawo istnieje, nie zostali powiadomieni moi obrońcy o każdej czynności, która jest prowadzona w stosunku do osoby tymczasowo zatrzymanej, o każdej czynności, która jest prowadzona w stosunku do niej, musi być powiadomiony obrońca. Obrońca powinien uczestniczyć w tym zdarzeniu, ale nie chcieli obrońcy, nie powiadomili obrońców moich trzech, nie powiadomili nikogo, bo chcieli mieć komfort rozmowy bezpośrednio ze mną, bez żadnych innych świadków. No właśnie. A jakim, że tak powiem, w jaki sposób panu się udało opuścić areszt? To skończył się okres 3-miesięczny, czyli 92 dni w areszcie. Prokurator wystąpił z wnioskiem o przedłużenie mojego pobytu. Sąd, analizując dokumenty, uznał, że w zasadzie nie ma powodów do przetrzymywania mnie, ale sąd też, jedna osoba, to jest skład jednoosobowy, sąd w Szczecinie widział, jak inni sędziowie w Szczecinie byli potraktowani przez prokuraturę i służby w sytuacji, gdy odmawiano przedłużenia czy wsadzania ludzi z byłego z zarządu zakładów chemicznych Police, bo sędziowie stwierdzili, że nie ma podstaw, żeby ich aresztować. I wtedy prokuratura i służby zaczęli stawiać sędziom, którzy tego typu decyzje podjęli. W związku z tym akurat w tym przypadku pani sędzia, która po 3 miesiącach miała rozstrzygnąć sprawę, zdecydowała, że ona nie przedłuży mojego pobytu z aresztem, tylko za bardzo wysoką, naprawdę nadzwyczaj wysoką kaucję zostanę wypuszczony. Na szczęście rodzinie udało się uzbierać 500 tysięcy złotych, żeby mnie wypuścić z tego aresztu, ale to też jest historia nadzwyczaj pokazująca, jak oni byli zdeterminowani do tego, żeby mnie połamać psychicznie, bo sąd podjął decyzję zgodnie z ówczesnym prawem, natychmiast prokuratura i areszt powinien mnie wypuścić. Ale prokurator zaskarżył samą decyzję, że to jest i zażądał, żebym przebywał w areszcie do czasu rozstrzygnięcia w drugiej instancji. I w związku z tym to zaskarżenie musiało być jeszcze raz rozpatrywane przez sędziego w innym składzie, w tym samym wydziale. Następnego dnia dopiero rano, bo to było jakoś o 16, następnego dnia dopiero rano,
w nowym składzie. Jeszcze jeden sąd to rozstrzygał. Na szczęście dla mnie utrzymał w mocy to postanowienie o wypuszczeniu mnie. I dopiero potem jeszcze raz prokurator składał do innego już wydziału, do sądu apelacyjnego wniosek o jakby powrót ponowne mój. areszt. Tak, ale sąd apelacyjny też nie widział żadnych podstaw, żeby mnie ponownie aresztować. No i to na szczęście spowodowało, że po tych 3 miesiącach zostałem wypuszczony. Natomiast potem PiS zmienił przepisy prawa, bo dzisiaj jest tak z kolei, już po tych doświadczeniach ze mną, że nie upuszcza się aresztu już po pierwszej decyzji sądu, który stwierdza, dobra, wypuszczamy, tylko trzeba czekać na prawomocne decyzje, czyli dopiero jak druga instancja orzeknie, że należy ciebie wypuścić. To była pierwsza rzecz, którą PiS natychmiast zmieniał, widząc, jak to zadziałało w moim przypadku. Również zaostrzyli, ograniczyli prawo w tej części dotyczącej samych sędziów i ich swobody podejmowania decyzji, czy jest podstawa, czy nie. W iluś przypadkach stwierdzili, że jeżeli zachodzą jakieś przesłanki, to sędzia już tu nie ma wyboru, już nie dokonuje oceny. Jest przesłanka pokazana, prokurator mówi, że jest taka przesłanka i taka, to znaczy, że już nie masz wyboru, musisz trafić do aresztu. Przepisy zmienią po to, żeby nas wsadzać do więzienia i zaostrzą. Tak jak zaostrzył przepisy w przypadku tego, że jeżeli sąd już skaże cię prawomocnie na Tak, więzienie, to możesz błyskawicznie zostać doprowadzony, to co masz. panowie dobrodziejstwem, gdzie dobrodziejstwo I tego potem. paragrafu przećwiczyli na własnej skórze. Ale wie pan, to jest najbardziej przerażające albo śmieszne, nie wiem, jak na to patrzeć. Właśnie przerażające, bo to jest ustawa, to jest prawo. Przyjęte przez inicjatywy PiS-u, przez Sejm, przyjęte przez Senat. Na końcu podpisuje czy prezydent? Duda. To podpisał Duda. I Duda potem mówi, nie wiesz dlaczego tak szybko zadziałali i natychmiast zmienili. No panie Duda, przeczytamy to, co podpisujemy. Bo jakby pan przeczytał ze zrozumieniem, to pan by wiedział, że to pan wyraził na koledzy. to zgodę. I to pan spowodował, że oni natychmiast trafili do więzienia, że to już nie było żadnego rozpatrywania typu, nie wiem, zastanówmy się, stan zdrowia, odwołanie, proces jeszcze i tak dalej, jak wcześniej to trwało. Tutaj jest natychmiast więzienie po prostu, więc natychmiast więzienie, poszli do więzienia. No właśnie, Na to jest taka, krótko. to Na pański krótko. przykład jest takim kolejnym przykładem, to już tam kończąc, tego mechanizmu, że mając tak naprawdę wyjaśnienia, tutaj zwróćmy uwagę widzom, że wyjaśnienia to są kwestie takie, że wyjaśnienia to są, to mogą być kłamstwa. Jeżeli są to wyjaśnienia są składane przez osoby oskarżone. Tak, i Osoby one mogą oskarżone kłamać. mogą kłamać, nie dostaną z tego powodu zarzutów żadnych. Sąd sam ocenia, czy mówią prawdę, czy te wyjaśnienia są wiarygodne, czy nie. Jeżeli uznaje, że są niewiarygodne, czyli czytaj kłamstwa, no to jest kwestia sądu. A ja zostałem tak naprawdę w taki sposób potraktowany przez ludzi już oskarżonych. Nie ma ani jednego dowodu. Te wszystkie dokumenty, to co teraz mówię, teraz już jest jawne, bo one do czasu prowadzenia śledztwa przez prokuraturę one były tajne, objęte tajemnicą postępowania, ale w momencie, gdy trafiły do sądu, one są wszystkie jawne, więc każdy dziennikarz tak de facto może do nich zaglądać. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Nie ma ani jednego dowodu świadczącego o tym, że dopuściłem się jakiegokolwiek przestępstwa. Były wyjaśnienia. Poza wyjaśnieniami, które zostały odwołane w tej chwili. Trzy zostały już odwołane. Został jeden działacz PiS-u, który finansował kampanię wyborcze PiS-u. Sam był kandydatem PiS-u w wyborach na wójta gminy Darłowo. Jest bardzo blisko, stąd interwencja Ziobry, jest bardzo blisko zaprzyjaźniony z rodziną Gosiewskich, Przemysława Gosiewskiego. Jak zdarzyła się na przykład katastrofa w Smoleńsku, jak Przemek Gosiewski tam zginął, to on zawiózł rodziców Przemka Gosiewskiego do Warszawy, opiekował się nimi i tak dalej. Więc ten człowiek, prokuratura zabiegała o status małego świadka koronnego dla niego, żeby on taki status uzyskał, żeby uzyskał nadzwyczajne złagodzenie kary, żeby już nie trafił do więzienia.
ale nie uznała, że jest wiarygodny. I ten człowiek mnie pomówił na podstawie dokładnie niczego. To tak naprawdę, panie redaktorze, chcę powiedzieć wyraźnie. Pod rządami PiS, jeżeli ktokolwiek, kto nas będzie słuchał, podpadłby w czymkolwiek jakiemuś ważnemu działaczowi PiS-u, mógłby być w taki sposób zniszczony i naprawdę nikt by nie miał świadomości, że jest wrobiony w rzeczy, które jego w zupełności nie dotyczą. Poza tym samym człowiekiem, tylko na zewnątrz świat jest inny. Świat, ludzie słuchają, oglądają tak jak wtedy pokazywali i mówili Stanisław G., pasek na oczach. No to wie pan widzi taki przekaz w telewizji, to już pan myśli, dobra, bandytę złapali. Do mnie potem następnego dnia dokonywali jeszcze dzień później rewizji w domu w Koszalinie. Przyjechałem specjalnie z Warszawy, żeby uczestniczyć w tym procesie. To do mnie do domu w Koszalinie wchodziło troje prokuratorów i 12 funkcjonariuszy CBA w kominarkach, w kamizelkach kuloodpornych, z bronią, kajdanki na wierzchu. Wie pan, to był taki obraz, jakby wchodzili do jakiegoś ciężkiego bandyty, który jest bardzo, Tak. bardzo niebezpieczny. Takie celowe naruszanie dóbr osobistych. Kamery były na zewnątrz przed domem. Wszystkie stacje, wszystkie te głośniki, więc to był obraz budowany. Wie pan, jak ma pan taki obraz, że ktoś taki wchodzi, że to jest cała wielka grupa, to no, co pan sobie myśli wtedy? Znaczy, no, człowiek nadzwyczaj niebezpieczny. Bezpieczny, wielki przestępca, gangster jakiś, bo tylko w takich sytuacjach tak to się odbywa. Ludzie oglądają filmy i widzą, że jak jest taka akcja, to znaczy, że to jakiś ciężki gangster musi być, po prostu. Z braku dowodów, o tym mówił agent Tomasz Kaczmarek, że jak nie ma dowodów, to się urządza akcje medialne. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem był senator Stanisław Gawłowski, a opowiadał o tym, jak go wrobił Wąsik z Kamińskim i PiS. Dziękuję uprzejmie. I do Dziękuję zobaczenia. bardzo i do zobaczenia.